Thank you.
Kakusem ostatnio oglądaliśmy. Jak rozpętałem drugą wojnę światową. Nam się robić chłodno, bo wieje. Jak się podoba na imprezie? No, w końcu jest jeden zadowolony, bo resztę przezywa mnie tutaj na tym świat. Tak po cichu, ale... Ja. Wszystko idzie zgodnie z planem. No i się rozbiliśmy już. Za takim murem schowaliśmy się, bo tam straszliwie wieje. To jest mój śpiwór. Cały mandżur. Z tej strony zostawiony jestem plecakiem, na razie ulewy. I za tym murkiem jesteśmy fajnie schowani. Jutro idziemy tam w górę. Tak, a teraz Łukasz pompuje materac. Nauczył się nowej techniki dymania. Łapacz wiatru. I tylko tak potrafi niestety dymać. Inne techniki zawodzą. O, teraz zobacz. On też nie może być otwarty, wiesz o co chodzi. Tak, no. Ściągasz? Odkręcało? Nie, to się wsuwa. Czerwony. Nie, tak. A to zostaje, a to korek. Aha, teraz dobra, to zakręcasz. Jakby nie chcesz w powietrze. A to tu się wtedy, nie? To odkręcasz to niebieskie i to żółte przekręcasz na tą stronę, jak strzałka pokazuje. Teraz sobie zobacz, czy nie jest za twarda. Ale ten... ja nie wiem, lepiej wypuścić niż no to popowywać. Już daszek jakiś mamy przy murku. Nie jest zbyt szczelny, ale szama się robi. Carbonara. Ale pizga. Później się śpiwór wyciągnie i do spania. Nara. Masz zasięg? A? Kolejny. Pizga jak w Kieleckim. To jest szczyt. Ale nie widać kątu. Chciałem coś wszanać. Jest dobrze. Jest 7 rano. Chłopaki się już pozbierali wszyscy. Adrian już wiąże trampki. Rafał już jest złożony. Tak? Kurwa, nie wyciągnąłem przypraw. O, tutaj popełniony został kardynalny błąd. Tak zwany... To na przeczyszczenie. Tak zwany środek do pobierania wilgoci został w środku. A dlatego taki suche. Nie, i ma teraz ten... Sushi. Zachar już też kończy tutaj imprezkę. No muszę ci trochę poświecić, żeby cię nagrać. A bo trzeba przyjść do mnie z herbatką. Nie ma herbatki, bo nie ma wody. Trzeba iść wody nafiltrować. Nie, no. A ja przed chwileczką oddawałem tak do natury. Rozumiem. Ja już jesteś spakowany. No i zaraz ruszamy. Kolejny poranek. Na tamtej po lewej stronie górze
spaliśmy. No i tu mamy podejście. Nie wiem, ile z tego godziny będziemy podchodzić. Część już mamy zrobioną, no, no chłopaki walczą. A tak wygląda na nasze podejście. Damy radę. Right.
patrzcie. Jaki zasówka? Co? Idziemy? Idziemy do Ale pięknie, pięknie pani, pięknie.
Butrów nie ma, ale też ładnie. Ale i tak jest zajebiście. No, tak. Tak. Odnaleźli się po tylu latach. Tyle prób w końcu. W końcu zaiskrzyło. Jedna w noc we mgle. Jedna w noc we mgle ich połączyła. Taki, żeby nie wchodzić na tego snuda na jutro, zdać sobie spokój z nim, bo i tak tam będzie coś takiego jak tam. Sam nie będziemy widzieć. Przepraszam, wypikujesz to, co teraz powiem? Nie. Milczeć. Nie, posłuchaj. Posłuchaj, bo plan jest zacny. Zejdziemy teraz tutaj do pubu, zjemy michę jakąś, wolniemy piwku, wsiadamy w auto i bujamy się na Black Mountains. I tam walniemy nockę w pofi. Gdzie to jest? Black Mountains. To jest na dole. Południowa walia. To jest południowa walia przy... Tam jest lepiej? Przy Breckenridge. No, tam jest tam przespać i ale też takie góry? Czy co tam jest? No. Tak, tam są też góry. Co, pasuje ci to? Tylko, że nie takie jak tutaj. Tam jest fajny domek. Taki bofi do przespania. Będzie na 5 osób, będzie ciasno, ale damy radę. Jest, bo jest dwupiętrowy, ten domek ma na górze taką dechę i tam może czterech się zmieścić, jak się wyszliby. To gdzie ty będziesz spał? Jeden na glebie będzie spał na ławce. Jak nie, to dwóch będzie spało na dole i trzech na górze. Do domku mamy taki, taki jest pomysł na razie, musimy go przedyskutować. To jeszcze mamy trochę czasu. Jeszcze idziemy zerzeć do tego, tą Micha i wtedy będziemy jazdy. Jedrzy i japy. Ej, łapy. Bo ty ci wpadnie. No, daj, do góry. Zostaw sztachety. Dajesz łapę? Kijkami się podpieraj, zostaw te sztachety, bo one są mniej stabilne jak kijki. Dawaj łapę. Dajesz łapę? Nie. Dobra jest. To kurwa lewy plecak. Czuję kurwa teraz wyraźnie. Dobra, chodź. Tomek to wymieniony tam. Tak. Przede mną idzie Zachar, pseudonim nowy Gołołydka. Zachar jest betonem, który nie potrafi ubrać spodni na buta, ponieważ ma za grube łydki. A co oznacza, że jest zbyt dobrze karmiony. Wybiegany. No. Dopiero będzie gotował. Mama dla siebie. I wychynął z czeluści.
Wychynął, kurwa, jak wychynął? Już go uratowałem. A to, bo się wymotać nie dał, nie był sam w stanie. Nie jesteś, bo ty zobaczyłeś, że ja wodę gotuję, mówi, a to pomogę mu. Pomogę mu, tak. Teraz tu skał nie ma, wiesz? Ja jest nasz dzisiejszy barwu. Spaliśmy w zbiorowej mogile. Chyba ty, ja się wyspałem. Jest po 7:00, zjemy jakieś śniadanie, napijemy się czegoś gorącego, zbieramy ten barłuk, bujamy do auta, zostawimy wszystkie klamoty tam i na lekko lecimy w góry znowu. W pięknej scenerii i słoneczku. Tak. Zaczynamy kolejny dzień przygody. To może lepiej tak, chyba, żeby nie oślepiać. Zaczynamy kolejny dzień przygody. Idziemy tam. A miałem palcem nie pokazywać, tak? Tak. Dobra, to idźmy. Piękna pogoda. Było ile? 3 stopnie dzisiaj rano, tak? Tak. 3 stopnie dzisiaj rano było. Nie wiemy ile w nocy, bo spaliśmy. Jak susły. Ale słoneczko wychodzi, także miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie ładna pogoda. I zobaczymy dużo widoków.
domku. I to wygląda, moi drodzy, w ten sposób. I tu idziemy się zafiksować. Ciach, 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 ciach. Tu cię muszę zabrać. Tu można spać. Jest koza, można napalić. A tu jest rzeka. Przed chatką. No. Przesuń się, Łukasz. Tak to wygląda. Dziadków, no za szyderce. Daj, daj, dziadków, dziadków tutaj jest. Skameruj. O, a jest. To tak właśnie. Sam mnie nakameruj. To właśnie przez nich tak długo szliśmy. Tak. Opóźniali. Nasza wina. Tak zwane kotwice. To były takie nasze kotwice. A tak wygląda domek w środku. Tak to wygląda. Na tej płycie można się walnąć. I tutaj mamy normalny piec i zdjęcia ludzi, którzy gdzieś tam sobie byli, zostawili, że zbudowana w 1942. Tu ludzie pozostawiają jakieś tam rzeczy, temperatury, świeczki. No tak jak się zostawia to w takich domkach. I później jest jeszcze wejście. Wejście jest jeszcze na górną część. I tutaj też może ktoś się dżemnąć. I tak to właśnie wygląda.